witajcie w kuchni kwasiora. Chciałbym was dziś uraczyć bardzo starym, wywodzącym się jeszcze z czasów słowiańskich przepisem na jaja. Będą to jaja kiszone. Nasi przodkowie bardzo często wykorzystywali tą metodę, aby po pierwsze utrwalić jajka, zakonserwować, wydłużyć ich termin przydatności do spożycia, a po drugie, co się pewnie częściej zdarzało, aby wtłoczyć do nich smak, co by stanowiły świetną zakąskę do gorzałki na przykład. I teraz co będziemy potrzebować? Jaja oraz, jak to się dawniej mawiało, wodę spod kiszenia. Ja na stole zebrałem wodę spod kiszenia kapusty białej, buraka, ogórków oraz kapusty czerwonej. I teraz, tak jak w większości tego typu przypadków, gdzie na stole dominuje prostota, liczy się jakość dobranych składników. Po jajka proponuję wybrać się do gospodarza, aby były ze wsi, a wodę spod kiszenia, aby to była woda z naszych domowych weków. Taka będzie najlepsza. No nie ukrywam, że ta jest kupna, ale wciąż tutaj mamy certyfikaty eko, certyfikaty dziedzictwa kulinarnego, zdrowa żywność i tak dalej, więc wszystko jest w porządku. No i zaczynamy magię kulinarną od ugotowania jaj na twardo. No i hyc, jaja są ugotowane. Mała porada taktyczna, jeśli chcecie, aby skorupka łatwo dała się obierać, a jajko nie było jakieś takie poharatane, tylko piękne całe, bo właśnie takie nadają się do tego przepisu, to trzymajcie jaja zawsze w wilgotnym środowisku. To znaczy, po ugotowaniu odlejcie gorącą wodę, zalejcie szybko zimną wodą, niech jajka sobie w niej będą i pojedynczo wyjmujcie, stukajcie, wszystko będzie pięknie się obierało. W przeciwnym wypadku, jeśli wyciągniemy jajka z wody lub jeśli tą wodę odsączymy, a jajka zostawimy, skorupka odparuje, przyklei się do białka, co uniemożliwi nam łatwe jej ściągnięcie. Wypełniam teraz słoiki na maksa, ile wejdzie tu jaj. I ostatnie jajeczko. Fik! Możemy teraz zalewać słoiki zalewą spod kiszenia. Dokładnie należy ją wymieszać, żeby cały ten osadł dostał się do płynu. I zalewamy słoiki tak, aby zalewa dokładnie przykryła jajka, czyli na full. Jak to pięknie, kolorowo wygląda i pachnie już na tym etapie. I teraz tak, zamykamy słoiki szczelnie i wynosimy w ciepłe miejsce. To znaczy ciepłe, od takie po prostu o temperaturze pokojowej. Aby tutaj w słoikach rozpoczął się na nowo proces fermentacji i jajka zaczęły przerabiać. 2-3 dni, tyle mniej więcej to powinno trwać i po tym czasie wynosimy słoiki do spiżarni, czy też jakiegokolwiek innego ciemnego, chłodnego miejsca, aby ten proces fermentacji nieco spowolnić. 2 tygodnie to się będzie wszystko kisiło. Może oczywiście dłużej, one będą wtedy nabierały animuszu, ale myślę, że 2 tygodnie to jest maks, co mogę wytrzymać. I potem będziemy je otwierać i kosztować. Do zobaczenia! Witajcie po 2 tygodniach. Jaja są już ukiszone. Jak one się prezentują? No, jak widzicie, płyn nieco zmętniał, na dole utworzył się charakterystyczny osad, sól wraz z kwasem zakonserwowały jaja, a proces kiszenia nadał im bardzo specyficzny posmak oraz konsystencję. No to co? Proponuję nie owijać dłużej w bawełnę, tylko otworzyć każdy z tych słoików i sprawdzić jak to się prezentują, ale co najważniejsze, jak smakują. Specyficznie, ale ładnie, ale ładnie. Tutaj o. O, kiszona kapustka. Tutaj mocno było czuć jajko. Tu jest sok z czerwonej kiszonej kapusty. Kapusty mniej, mocno czuć było jajko. Tutaj natomiast bardzo słabo jajeczko czuć. Kiszona kapusta przebija się znacznie mocniej. Ła. O, buraczek.
O, jak przyjemnie. Jajeczka z buraczkami, ba... Już tu się zasuwa, wszystko dzieje. A tu? Po ogórkach... Po ogórkach też tak średnio. Czyli to by były dwa faworyty. Te też są spoko. Dla każdego coś dobrego. Otwieramy, zapraszam do stołu. No i koniec końców, oświetlony porannymi promieniami słońca, znalazłem się wśród natury, ponieważ drzewi, nasi przodkowie, również pośród tejże natury takie przysmaki jadali. Jadali również z okazji Jarych Godów, czyli święta wiosny. Marzanna została odpędzona, Jaryło wjechał tu na koniu, wszędzie rozsiewając życie, życie, którego symbolem są również jaja. A więc cóż, życzę Wam wszystkiego najlepszego w tą nadchodzącą wiosnę, te nadchodzące, długie, ciepłe i miejmy nadzieję spokojne i pełne szczęścia dni. A jaja kiszone są naprawdę świetnym daniem, urozmaiceniem i ciekawostką na świątecznych stołach. Pozdrawiam! Trzymajcie się! Hej!